Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dzisiaj, drodzy Państwo, będzie o partii 0, czyli partii 0%, partii e, Zbigniewa Ziobro, Solidarna Rosja, przepraszam, Solidarna Polska, która jest częścią Zjepu, u czyli tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, o której wiemy, że nie jest ani zjednoczona, ani nie jest prawicą. Więc mm, Ziobro rozesłał taki okulnik, żeby teraz jego partyjkę liczyć osobno w sondażach. To jest taki trik, który ma podbudować jego ego, dlatego, że no, sondaże mają, ma się takie, jakie się zamawia. Oficjalnie, wiadomo, krążyła informacja, że i takie to mniej więcej wygląda, że poparcie dla solidarnej dla partii Ziobry jest w granicach 0,7% poparcia. Ziobro oczywiście rozpowszechnia informacje, że poparcie dla jego partii w sondażach jest 4 do 6%. To oczywiście bzdura. W jedynych w poważnych wyborach, w których ta partia wzięła udział, w 2014 roku do Parlamentu Europejskiego zdobyła prawie 4% głosów bez jakichś tam groszy i to był ich życiowy sukces. Wtedy to było na bazie trzech rozpoznawalnych twarzy: Jacka Kurskiego, Zbigniewa Ziobro i Tomasza Adamka, znanego boksera, który startował z tych list. I to był taki wynik w takich wyborach. No, mało mniej prestiżowych, czyli właśnie do Europarlamentu. Natomiast ogólnie Partia Ziobry od 2015 roku, kiedy weszła w sojusz z Pisem, nie była w żaden sposób pozycjonowana, promowana. Zresztą nie ma co promować. Dlaczego jest to partia 0%? Nie tylko dlatego, że jej szef, spignieł ziobro ma 0. Przede wszystkim ta partia nie ma żadnego sensownego programu. Niespecjalnie w ogóle cokolwiek wiadomo. Poza tym, że Ziobro wrzeszczy o karze śmierci, o zaostrzeniu kar dla i Funkcjonuje 7 lat w rządzie PiS. W tym czasie jego głównym sukcesem było takim w cudzysłowie sukcesem wprowadzanie bezprawnych zamknięć gospodarki, ściganie. Przedsiębiorców, którzy próbowali prowadzić normalnie i zgodnie z prawem działalność gospodarczą, to były te, w cudzysłowie, osiągnięcia ziobry. Czas oczekiwania na rozstrzygnięcie w sądach zarządów ziobry się wydłużył. On tam próbował machać w jakiś sposób ze statystykach, żeby coś podawać, ale tak naprawdę to wszyscy, którzy mają kontakt z sądami, wiedzą, że sądy tak naprawdę za czasów Ziobry zaczęły po prostu funkcjonować znacznie gorzej. Nigdy nie funkcjonowały dobrze, ale Ziobro jeszcze pogorszył, bo on się skoncentrował na tym, aby zdobyć kontrolę nad wydawaniem wyroków, ale w sprawach, które go interesują, czyli takich, gdzie się pojawiają politycy, media, służby, biznes, a nie w sprawach zwykłych ludzi. To Ziobro ma po prostu w słynnym, głębokim poważaniu. On jest takim e, malowanym szeryfem, to znaczy chodzi i właśnie ogłasza, jakim to jest e, zwolennikiem surowego karania przestępców, o tym, że więzienia nie mogą być hotelami. O tym tego. To jest taka czysta, prymitywna, populistyczna retoryka, za którą nic nie idzie. Nie ma żadnych e, realnych osiągnięć. Przez 7 lat miał niemal absolutną władzę, nad polską prokuraturą i doprowadził do tego, że ta prokuratura zajmuje się systematycznym łamaniem prawa. Jego kilku prokuratorów, na przykład w sprawie Romana Giertycha, zostało przez sąd wprost nazwanych przestępcami. Po prostu stwierdzono, że złamali prawo na niekorzyść Romana, na szkodę Romana Giertycha. Oczywiście Ziobra, prokuratora Ziobry, będzie to umarzać, będzie coś tam chronić, no ale sprawa i tak trafi do sądu, ponieważ po tym jak sąd E, nakazał wszczęcie po, umorzonego postępowania pokrzywdzonemu w tym wypadku Romanowi Giertychowi. Przysługuje prawo e, samodzielnego wniesienia aktu oskarżenia i już zapowiedział, że to zrobi. I to są te osiągnięcia Ziobry. On nic nie zrobił dla ludzi. On się zaczął też pozycjonować jako człowiek obrońca polskiej suwerenności. Nic kompletnie z tego nie wynika. Ma trzy rozpoznawalne twarze. Jedną to jest jego własna, drugą to jest Patryk Jaki, trzecią to jest Janusz Kowalski, który jest takim po prostu czystej krwi demagogiem po prostu wychodzi i gada po prostu rzeczy od czapy. To jest taki, taki typowy tani efekciarz. Koleś, który się dorobił milionów na państwowych posadach w spółkach Skarbu Państwach po wygranej Solidarnej Polski. Teraz robi za polityka. Na, dzięki Solidarnej Polsce dorabia się też jego rodzina. To jest właśnie modus operandi e, Solidarnej Polski dorwać się do koryta. Tylko ich problem polega na tym, że potrzebują żywiciela. Skąd więc taki pomysł, no właśnie skoro mają tak słowe notowania? żeby się pozycjonować w sondażach. Dlatego, że tak jak wspomniałem, w Polsce był osobna audycja o tym, sondaże wyglądają w taki sposób, że można powiedzieć, że ten, kto zamawia sondaże, ten decyduje jaki jest wynik. Zda się wykreować jakieś parę sondaży z notowaniami, o których oni tu mówi, 4-6%, nie ma problemu, Kiedyś miałem takiego kolegę, nadal jest kolegą, ale rzadko się już, bardzo rzadko się widujemy, przemysłowa Wiplera. Przemek był politykiem PiS, potem politykiem partii Korwin i on między, między PiSem a Korwin zaokładał taką ugrupowanie Republikanie, gdzie pojawiło się pierwszy sondaż, w którym, z którego wynikało, że ta partia może liczyć na 18% poparcia. No i oczywiście, potem zaczęto to poparcie rozkładać na czynniki pierwsze. No, i to mi się to wszystko rozsypało jak domek z karta. Partia nigdy nie przekroczyła i partia, ugrupowanie, bo już nawet nie pamiętam co tam to było, jednego procenta. Natomiast e, mechanizm był bardzo prosty. Można zamówić każdy sondaż, i trzeba to akurat przyznać, Ziobro, mając jeszcze małżonkę Patrycję Kotecką, która się świetnie zna na mediach, jest w stanie ograć temat sondaży. I sobie tam pokazywać, że ludzie go chcą. No, prawda jest taka, że Solidarna Polska nie ma żadnego, żadnej racji bytu na żadnej samodzielnej liście. Stąd zresztą od 2015 roku Zbigniew Ziobro wysyłał emisariuszy do Konfederacji, bo wydawało mu się, że go Konfederacja by go przytuliła no to tam by się właśnie pożywił. No, problem polega na tym, że Konfederacja jest ugrupowaniem Stricte ideowym. Tam są trzy frakcje, i żadna z tych frakcji niespecjalnie ma ochotę czy dwie to w ogóle kategorycznie odrzucają jakiekolwiek relacje z Ziobrą. Mówię o wolnościowcach, którzy mają przede wszystkim za złe Ziobrze łamanie prawa, a także wszelkie te szczucie. Na przedsiębiorców podczas bezprawnych lockdownów, wszelkie bezprawne prowadzenie akcji przeciwko legalnie demonstrującym i tak dalej. No Oczywiście też podobnie podchodzi do niego korona polska Brauna. Jakiś tam flirt jest z narodowcami, ale oni też tak patrzą na tego ziobre, bo trochę rozumieją, że ziobro tymi siedmioma latami wspólnych działań z pisem się po prostu skompromitował. Szczególnie że no to on to żeruje i teraz takie wykręcanie kota ogonem, bo oni próbują to przedstawić jako, że oni są właśnie tutaj obrońcami suwerenności Polski, że nie mają nic wspólnego z decyzjami Morawieckiego, no i generalnie, że to taki, taki konglomerat, czyli jakby ktoś powiedział, żeby zdefiniował te hasła, bo to nawet trudno powiedzieć program, no to jest, że są przeciwko Unii Europejskiej, że są przeciwko że są za zaostrzaniem kar dla przestępców, za sprawianiem, że w więzieniach będzie, będą jeszcze gorsze warunki pobytu. I, i to w zasadzie wszystko. No i na czymś takim to oni niczego nie zbudują, i żadnego poparcia, zresztą mają za mało twarzy, aby, krótko, brzydko mówiąc, powiesić e, to publicznie. I jeżeli Jarosław Kaczyński wykopie ziobre z rządu, to ja obstawiam, że więcej niż połowa tego ugrupowania pójdzie z Jarosławem Karczyńskim na współpracę. Może nawet 80%. Nie wiem, kto tak z tych pretorian wytrzyma. Będzie kryzys, drodzy Państwo, na jesieni on będzie bardzo widoczny. Większość z tych kolesi, którzy teraz się przyzwyczaili do ogromnych zarobków, nie ma żadnego pomysłu na siebie, żeby funkcjonować, robić kariery. Działać poza polityką. I e, dlatego m, dla nich wejście do parlamentu to jest być albo nie być. Partia Ziobry, w mojej ocenie, nie ma nawet szans na przekroczenie 3%, od którego jest refundacja. Oczywiście oni mają dużo pieniędzy teraz, bo w spółkach skarbu państwa dorabiał się też e, Witold Ziobro, to jest taki konsiliere, Zbigniewa Ziobry, człowiek, który odpowiada za hmm, prowadzenie ludzi Solidarnej Polski po spółkach Skarbu Państwa. Natomiast, drodzy Państwo, to jest tak, że pieniądze są fajne, ale one się szybko kończą, szczególnie jak źródełko wysycha. A inwestowanie w kampanię wyborczą bez gwarancji na to, że się te pieniądze zwrócą w jakiś sposób, to już nie będą tacy chętni. No, szczególnie, że jak już wspominam, o pracę będzie bardzo trudno a o pracę taką, do której panowie przywykli, czyli za przeproszeniem nie robienie nic i kasowanie kilkunastu tysięcy złotych, będzie w ogóle po prostu niemożliwe otrzymanie takiego wynagrodzenia. Krótko mówiąc, partia Zera nie jest w stanie zebrać y, sensownego poparcia poza PiS. Do Konfederacji ich nie przyjmą. Jakiś sojusz ze spadami narodowymi, żeby to wszystko pozbierać, no to, to jest to taka bardzo trudna walka o 3, 3 punkty procentowe, które dają zwrot dotacji. Drodzy Państwo, jeżeli się podobało, to proszę o subskrypcję kanału, łapkę do góry i udostępnianie materiału. Natomiast e, pozwolę sobie na koniec polecić, e, oprócz portalu Wiś 24, którego jestem redaktorem naczelnym. Magazyn e, Historia na Weekend to jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. I w środku szereg znakomitych tekstów, jak podbijaliśmy Rosję, to jest tekst o Polakach, którzy budowali potęgę Imperium Rosyjskiego. Od e, Potemkina, który tak naprawdę nazywał się Potempski, czyli słynnego kochanka Carycy II, po pisarza Gogoła, który tak naprawdę nazywał się Mikołaj. Janowski chochoł, ale się trochę wstydził swoich polskich korzeni. Oprócz tego fantastyczny materiał, Nieznana Wojna Polsko-Niemiecka, czyli o tym, jak po 1000, w latach 1919-2021 prowadziliśmy z Niemcami zwycięską hybrydową wojnę, polegającą na tym, że organizowaliśmy na terenie Śląska powstania, które pozwoliły nam e, Uzyskać prawie połowę spornego terytorium. I to była, była jedna z pierwszych, można powiedzieć, byliśmy pionierami wojny hybrydowej. To znaczy wysyłaliśmy wojsko na Śląsk, nasz rząd uśmiechał się i grzecznie zaprzeczał wszystkiemu w, w oczach opinii międzynarodowej. Ba nawet potępiał powstańców, nawet do, do takich rzeczy dochodziło, ale oczywiście wraz z potępieniem szły. Innymi kanałami, broń, nagrody i pochwały. Drodzy Państwo, polecam: historia na weekend naprawdę dobry magazyn.